Coco Chanel, kobieta, która zrewolucjonizowała modę. O tej wyjątkowej projektantce pisano książki, kręcono filmy. A u nas opowie o niej Grażyna Łęska-Baranowicz. Urodzona w 1883 roku jako nieślubne dziecko w przytułku dla biedaków, Gabriela Chanel już wtedy żyła, ale jeszcze nie projektowała. Poiret święcił triumfy, a ona w tym czasie, jej ojciec Albert był wędrownym kramarzem handlującym na jarmarkach, a matka, panienka z dobrego domu, była tak zakochana w nim, podążała za nim, a on po prostu podróżował w fatalnych warunkach, noclegi w najgorszych ruderach i kobieta w policznych porodach po prostu zmarła. I Gabriel, mając 11 lat, z dwoma siostrami została na wieś o śmierci żony. Mąż, czyli ojciec Gabriel Chanel, zniknął, zostawiając dzieci na pastwę losu. Gabriel przysięgła sobie wówczas, że żaden mężczyzna nie zmarnuje jej życia w taki sposób. Konsekwentnie trwała w tym, ale oddano je najpierw z siostrami do sierocińca, a potem do sióstr zakonnych. Siostry nauczyły ją jedynie szyć, haftować. Tam razem z siostrami mieszkała przez 5 lat. Potem wzięła jej ciocia Louise Krawcowa, która po prostu uczyła Gabriel szycia wymyślnych ubiorów, robieniem koronek, zdobieniem kapeluszy. I tam właśnie Gabriel zaczęła pracować w sklepie, szyjąc już bardzo piękne kreacje. Wieczorem wymykała się do miejscowego kabaretu Rotund, próbując sił jako śpiewaczka. Śpiewała o zagumionym takim piesku Coco i żołnierze, którzy tam stacjonowali, nazwali właśnie ją Coco. Od tego właśnie nazwa Coco Chanel. Tęskniła bardzo za wielkim światem, sławnymi, bogatymi ludźmi. Nie mogąc zostać żoną żadnego bogatego dżentelmena, Coco została po prostu utrzymanką. Pierwszym bardzo wpływowym człowiekiem, chyba to był jedyna miłość jej życia, którym była zakochana, to był Artur Capel, nieślubny syn bankiera, mający ogromne pieniądze, który też zakochany w niej niesamowicie, otworzył dla niej w Deauville jej pierwszy butik w 1913 roku. I w tym 13 roku pani Chanel zaszokowała wszystkich. Zdjęła gorsety za Poiretem, wyrzuciła kapelusze z ogromnymi kwiatami. Tutaj właśnie już trochę tego Poireta niestety, bo on miał ten przepych, a ona to wszystko powyrzucała. Biegała po ulicach Deauville w lekkim, niemal męskim stroju, w spodniach. Chodziła na plażę w kostiumie kąpielowym, który sama zaprojektowała, powycinała, bo dawniej to były wszystko takie ogromne do kostek, bardzo do kolan, takie jakieś zabudowane kostiumy. A ona to się niemalże rozebrała. I w 1915 roku była już bardzo bogata, zatrudniała już 300 osób w swoim butiku. Zaczęła szyć lekkie sukienki, luźne z jerseyu, z bawełny, skrócone do połowy łydki. To była po Poirecie właściwie, który skończył z gorsetami, a ona poszła jeszcze dalej. W ogóle zrobiła modę właściwie ostatnich lat. Czyli totalna rewolucja w modzie. Totalna rewolucja w modzie. To właśnie Coco Chanel. To właśnie Coco Chanel, ona pierwsza. Ona wyżywała się w projektowaniu. Po śmierci niestety Artura Capela, który mimo wszystko kochał ją nieprzytomnie, ale ożenił się z milionerką, później wrócił do Coco, zginął w wypadku samochodowym i ona przeżywała to bardzo, bardzo przeżywała tą śmierć. Rzuciła się w wir zabaw, miłości, książę Dimitr Romanow, Strawiński, wszyscy bogaci. Szyła, projektowała, bawiła się, przeprowadziła się do Paryża, w Paryżu otworzyła w Ritzu, mieszkała w najsłynniejszym hotelu, otworzyła przepiękny dom mody, który do tej pory jest i który można tam oczywiście zobaczyć. 1921, kiedy zaczęła ubierać kobiety w swetry, bliźniaczki, malutki sweterek pod spodem z krótkimi rękawami, rozpinane na to dłuższymi rękawami, te pierwsze które do tej pory nosimy, to właśnie Coco Chanel. Fałdziste spódnice z obniżoną talią, wygodne płaszcze z dużymi kieszeniami, takie typu męskiemu, składane kapelusze, nieprzemakalne płaszcze, blazery. No oczywiście, mała czarna. Mała czarna to była pierwsza jej sukienka.
I już nie powiem o kostiumiku, który zaprojektowała troszeczkę później, bo ona po powrocie ze Szwajcarii, ale mała czarna, sztuczna biżuteria, torebki z łańcuszkami, które do tej pory nosimy i które bardzo dużo ludzi lubi. To wszystko była Coco Chanel. Po prostu kochankowie, zabawy i projektowanie. To było jej życie. Wojna. Chanel wdaje się w romans z niemieckim oficerem, trochę jest tam szkalowana. Posądzają ją o różne rzeczy, o jakieś szpiegostwo, o wszystko. No do dzisiaj to są takie niewyjaśnione sprawy. Niewyjaśnione sprawy. Chanel wyjeżdża do Szwajcarii, tam mieszka i w zasadzie wszyscy myślą, że to już jest koniec wielkiej Chanel, wielkiego domu mody. W 1954 roku Coco Chanel zjawia się w Paryżu, mając 71 lat. No i nikt nie wierzy w nic. Wiadomo, starsza pani 71 lat otwiera podwoje piękny dom mody, robi ogromny pokaz, w którym pokazuje swój słynny kostiumik. Kostiumik chanelowski z takich tweedowych różnych łączeń materiałów, przepięknych tkanin, wykończony różnymi lamówkami, wykończony różnymi koronkami, do tego sztuczna biżuteria, sztuczny kwiatuszek kamelia, biała musi być, do tego torebeczka na łańcuszku, do tego mnóstwo perełek i różnych, i to było przesadzone, ale to było po wojnie cudowne, kochane, bo wszystkie były biedne, kobiety nie miały nic, chodziły w zwykłych swetrach, zwykłych spodniach, po prostu wojna, a nagle ona ubrała te kobiety przepięknie, do tego była mała czarna z różnymi dodatkami, buty na obcasie, szaleństwo. Następny ogromny sukces. Do niej zaczynają chodzić i ubierają się panie Rothschild, pani Marlena Dietrich, Grace Kelly, Ingrid Bergman, Liz Taylor, Rita Hayworth, Jenny Kennedy, Romy Schneider, Edith Piaf. Czołówka. Projektuje nowe buty bez pięt, kolory czarny, biały, beż, pastele, bardzo kobiece. Co jeszcze robi Chanel? Pierwsza zaczyna produkować perfumy. Perfumy, które są... Chanel numer 5. Chanel numer 5. Właśnie pierwsze perfumy, które robi w 1921 roku. Otwiera właśnie ten pokaz z tym Chanel 5 i później wchodzi Mademoiselle. To są perfumy chanelowskie zresztą do dzisiaj. Ona umiera 10 stycznia w 1971 roku. Opuszczona, samotna, z przyjaciółką, zostawiając wielki majątek, zostawiając ogromny dom mody. Po niej przejmują Gerard i Alain Wertheimerowie, wielcy dwaj bracia, którzy przez krótki czas mają dom mody Chanel, projektują, ale już w 1984 szefem i projektantem zostaje Karl Lagerfeld, nawiązując do jej tych akcentów kameli, pereł, kostiumików i różnych małych czarnych, robi dalej kolekcję i projektuje dalej. I ten dom, nie wiem, chyba zawsze będzie trwał, bo jest zawsze bardzo kobiecy i zawsze bardzo odpowiadający i młodym, i starszym. O Coco Chanel opowiadała Grażyna Łęska-Baranowicz.